Jesteśmy po całym dniu treningów i kwalifikacji. Marcin, tak, zadowolony jesteś z nowej fury? Przyznaj się. Jestem strasznie zadowolony z nowej fury. Oprócz amerykańskiego silnika nawiązaliśmy także kontakt ze specami od NASCAR-u, którzy pomogli nam ustawić auta specjalnie na zakręt. Z tym, że musieliśmy nanieść małe poprawki, bo oni jeżdżą w lewo, a my dzisiaj jeździliśmy głównie w prawo. Tak, no ale tak. Jak widać po kwalifikacjach ustawienia przyniosły dobry skutek i auto dało radę w prawą stronę. No a tutaj mogę powiedzieć o tych dwóch moich spinach. Spowodowane były tym po prostu, że nie miałem tych ustawień i no było jak było, było ciężko po prostu, a auto ewidentnie chciało jeździć w lewo. To są ustawienia z ostatniego toru od naszych specjalistów z NASCAR-u, tak? Tak, dokładnie tak. To są oni. No. Wykonują kawał dobrej roboty, ale chłopaki jak to z Ameryki, czasem hamburgera zjedzą i zapominają o pracy. Nie? Dobra, kręcimy już tak na was. Let's go.
No. Także co? Krzychu, do usłyszenia. Ja chcę też takie auto, budujcie, ja też chcę na następną rundę.